Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy dzisiaj partię, którą wybrał nasz widz, pan Kamil Sokołowski. Tak bardzo mu się podobała, że chciał ją zobaczyć z komentarzem. Spełniamy to życzenie pana Kamila. Białymi gra Lew Psachis, zawodnik z Izraela. Czarnymi Harry Kasparow, zawodnik z Rosji, to tak się ładnie mówiło. Partia grana była w 1990 roku w czasie meczu w Murcji. W Murcji tak sobie grano, grano, grano. Bardzo ciekawy mecz. Psachis miał wtedy ranking jakiś 2575, Kasparow 2800, to jak widzimy, wiemy kto był silniejszym przeciwnikiem, ale to tylko pozory. To tylko pozory, ponieważ dwa razy z rzędu Lew Psachis był mistrzem Związku Radzieckiego. Bycie mistrzem Związku Radzieckiego było niebywałym osiągnięciem sportowym. Bardzo trudnym do zrealizowania, osiągniętym przez niewielu. Mało tego, raz dzielił to miejsce właśnie z Kasparowem. Nie rozegrano dogrywki, przydzielono im obu złote medale. Więc jest to szachista wybitny, bardzo silny, godny rywal Kasparowa. Kasparow gra czarnymi. C4, G6. Skoczek C3. Goniec G7, G3, skoczek C6. Kasparow pokazuje, iż chce grać albo obronę królewską indyjską. W partiach skarpowym stawiał pionka na C6, pionka D na D5 i grał wymienny wariant obrony Grünfelda. Goniec G2. D6, skoczek F3, E5, D3, F5. Powstała normalna pozycja partii angielskiej. Dopóki nie ma D4, nie ma obrony królewsko-indyjskiej. Białe grają na przedłużenie białopolowego gońca. Czarne będą chciały atakować na króla. Roszada. Skoczek F6, wieża B1, typowy plan. Wieża B1 jest typowym planem, aczkolwiek kto widział moje partie grane w czasie turniejów, czy z widzami, czy te partie komentowane, białe mają problem z czarnopolowym gońcem, który jest pomocnikiem do gry po białych polach. Ten goniec powinien przyjść w tym momencie na G5 i zabić skoczka, kiedy zostanie do tego zmuszony. Wieża B1, H6. I teraz jest problem z gońcem. B4, roszada, B5, skoczek E7. Wbrew pozorom, łatwiej jest czarnym grać, kiedy białe udają, że chcą przeciwdziałać meczowi pionka i grają A6 lub A5, ponieważ wtedy białe idą pionkiem A, wymieniają się pionki A i choć pozornie czarna wieża jest na linii A, to białe tę linię wygrywają, ponieważ goniec patrząc na B7 zmusza wieżę do opuszczenia linii zagrania na B8. Nie można zagrać B6, bo też pole A8. I wtedy biała wieża wraca na linię A. Białe zdwajają wieżę, wpadają na linię 7. A4. Goniec E6. Goniec A3. Według najnowszego stanu teorii na dzień dzisiejszy.
I Kasparow znowu wybiera najlepsze posunięcie wieża C8. Białe mają taką średnią przewagę. Tyle, ile powinny dostać po debiucie. Mało tego, białym jest grać tę pozycję trochę łatwiej, bo jest jasny plan gry. Trzeba albo iść pionkiem do A6, albo przygotować C5, rozbić pionka D6, przedstawić hetmana. Skoczek D2. Nacisk na piona B7. B6. I teraz jest problem. Białe są na rozdrożu. Jednym z dobrych posunięć jest hetman B3, który choć staje pod gońcem, to wzmacnia punkt D5. Jeżeli skoczek wejdzie na D5, białe odbiją pionem i będą czarne miały martwego pionka na C7, którego nie będą mogły wyzwolić, bo będzie pole C6 dwa razy atakowane. I strojenie ciężkich figur wzdłuż linii C może być decydujące. Drugą możliwością jest zagranie A5, to jest najbardziej pryncypialne, aczkolwiek można grać E3. Ruch E3 ułatwia czarnym prowadzenie ataku, bo jest punkt zaczepny na E4. Przy pionku na E2, kiedy czarny pion pójdzie na F4, na E4 wchodzi skoczek, blokuje piona E5 i doskonale ostrzeliwuje. E3, G5. I teraz już uczciwie bardzo dobrym posunięciem jest hetman E2. Bardzo dobrym posunięciem jest A5, które zachowywały białym przewagę. Po D4 pozycja kompletnie się wyrównuje. Wyrównuje i to jest bardzo ciekawe. Widzimy, że Kasparow nie robi żadnych szaleń w debiucie. Tylko gra zdrowo, rozwija figury i walczy najpierw o wyrównanie. Petrosjan mówił, którego Kasparow świetnie słuchał, że łatwiej wygrać równą pozycję niż dużo gorszą. Aczkolwiek panuje takie powiedzenie i pogląd, że żeby wygrać, trzeba przejść przez przegraną pozycję. Niektórzy mówią, że trzeba przejść przez mata w jednym ruchu. ED4, ED4. Można powiedzieć, że w tym momencie gra białych trochę straciła na swojej logice. Goniec strzela na to skrzydło, na którym pchamy pion, ale goniec A3 na to skrzydło nie strzela, bo nie mógł iść na E3. Dlatego, jeżeli możemy, gdyby go nie było i nie było jednego skoczka, przewaga na białopolowej szachownicy czarnych byłaby duża. Wieża F4. Kasparow idzie do ataku. Wieża E1. Goniec G4. Okazuje się, że brak pionka na E2 osłabił białe pola w obozie białych. I to jest pouczające, że białe grały na opanowanie białych pól, a same je powoli oddadzą. Pion na E2 powinien stać możliwie długo. Otwarcie linii E powoduje, że gra czarnych na skrzydle hetmańskim jest trudniejsza, ponieważ istotne znaczenie mają otwarte linie. Skoczek F3. I tu widzimy, że tak jak mówiłem wcześniej, skoczek miały pole na E4. Przy pionku na D3 oczywiście. Hetman D7. Hetman łapie od razu pole H3. Konsekwentne C5. Wieża CE8. Kasparow nie zwraca uwagi na to skrzydło, ponieważ wieża stoi źle. Jak zbiją na D6, będzie jakiś słaby nacisk. Nie mają tutaj kąt gry. Lew Psachi spróbuje otworzyć linię C. Skoczek F5. Kolejna figura
zbliża się do Białego Króla, jednocześnie przy okazji atakując punkt d4. Hetman d3, król h8. Nie wiadomo, jak będzie z linią g. Być może wieża powinna stanąć na g8, więc póki co, póki nic forsownego się nie dzieje, przestawiamy króla na lepsze pole. I to jest wielka sztuka. W okresie spokojnego manewrowania, gdy poprawiamy figury, staramy się zrobić jak najwięcej posunięć poprawiających ustawienie figur. Nie spieszymy się. CD6, CD6, wieża E8, hetman E8. Jak widzimy, hetman nie musi bronić pionka. Pion jest dobry, bo kontroluje pole E5, nie puszcza biegłego skoczka. Hetman zajął linię E, wieża F1. To bardzo, bardzo pasywne posunięcie. Jednakowoż jak spojrzymy, że wieża F8 patrzy rentgenem na punkt F2, że jak się pionki wymienią, to tu będzie słabość, no jest w tym sens. Ale widzimy też, że białe przeszły do defensywy. Ich plan atakowania pionkami na skrzydle hetmańskim skończył się. Hetman H5, skoczek E4. Skoczek E4 jest słabym posunięciem, ponieważ pozwala czarnym otworzyć linię E, linię F i zlikwidować jedną z figur chodzących po białych polach. Skoczek bije 4, hetman bije 4, goniec H3. Goniec wchodzi na pole H3. Chce wymienić, zlikwidować obrońcę białych pól. Plan jest prosty. Goniec bije G2, pion na G4, pion na F3, hetman na H3, hetman na G2. I przed tym prostym planem bardzo ciężko jest się obronić. Skoczek E5. Widzimy, że białe wywołują burzę na szachownicy. Stawiają skoczka pod pionka, licząc, że czarne zbiją. Wtedy zbiją wieżę. Zbiją pionka E5 szachem, bo goniec odejdzie. I taki nierówny materiał, uproszczenie pozycji, uchroni ich przed matem. Ale Kasparow już nie widzi skrzydła hetmańskiego. Goniec bije G2. Król bije G2. G4. Realizuje swój plan. Jak ktoś ma dobry plan, prosty wariant podparty wariantami, to trzeba grać. Goniec D6, wieża F6, wieża ucieka spod gońca. W razie czego no, cały czas pan wzmacnia punkt F3. Goniec B8 i po hetman H3 białe poddały się. No dlaczego białe się poddały? Mogłoby nastąpić król G1, F3. Kasparow to wszystko policzył, on liczył doskonale, Psachis też to policzył. Psachis był tym silnym szachistą, co mówiłem. Trenował z Weisserem, opowiadałem o tym przy innej okazji. Trzeba oddać skoczka. Hetman bije F3 i proszę bardzo, zagraj jak Kasparow. Znajdujemy ostatnie posunięcie wariantu, które by mogło nastąpić, no bo partia została poddana wcześniej. Wiem, że wszyscy wiedzą, że nastąpiło skoczek H4. I dalsza gra nie ma sensu, jest podbiciem hetman, grozi mat na g2, nie można przyjść hetmanem na g2. Po odejściu hetmana, najprościej w świecie dajemy szacha, grozi mat na h2. Trzeba oddać hetmana,
po wzięciu hetmana w tym najprostszym wariancie walka się skończyła. Doskonała partia Kasparowa. Przeciwnik był wyborny, nie zrobił praktycznie grubych błędów, zrobił drobne niedokładności polegające na tym, że przerwał grę na skrzydle hetmańskim pionami. Prosimy o wsparcie naszego kanału, jeżeli Państwu się podoba. Można wpłacić dowolną kwotę, nawet symboliczną złotówkę, bezpośrednio na konto fundacji, bądź pośrednio na to same konto poprzez Pomagam Zrzutka. To taki serwer, tylko tam proszę odhaczyć wszystkie jakieś dodatkowe opłaty. Nie ma żadnych dodatkowych opłat. Wszystkie pieniądze trafią na konto fundacji, która prowadzi kanał szachowy Uniwersytet. Dziękuję Państwu za uwagę.